Cześć, witam was serdecznie. Zapraszam na kontynuację naszej przygody w Titan Questie. Słuchajcie, dotarliśmy do Epiru, troszkę już tutaj pozwiedzaliśmy. Podążamy dalej. Dzisiaj będziemy sobie wykonywali dużo questów pobocznych. Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Mamy 3 odkryte questy poboczne, może uda nam się aż dużo, czyli 2 zrobić. Na razie idziemy drogą, bo tutaj chyba wszystko już jest zrobione. To gdzieś był bohater jakiś, ale został uśmiercony przez nas w poprzednim roku. Wow. Wyknij sobie jakoś. Okej. Okay. Czyli na razie idziemy sobie dróżką, ścieżką. Aha. Okej, tak pasuje. Zagubiona dusza wojownika. Jak przejdziemy przez cmentarz, to też jest w jakiś sposób. I weszliśmy na cmentarz epirejski. Tam widzę zadanie główne, aby poboczne. Ektoplazma, bardzo fajnie. Sierca zarazy, dłużej. Okej. Teraz jest tak, pytanie, czy ja tu byłem? Byłem w tych. Byłem. Okej. Wy się rozkładacie na części drobne, części pierwsze. Troszkę cię uleczymy jeszcze. Jeżeli chodzi o szkielety, to na strzała was mam. Nawet jak was wypada dużo, to zagubiona dusza, czarnoksiężnik. Okej, wbiliśmy się tutaj. Ogens, strażnik. Przecierali się od tych dziwnych żołnierzy. Zajmują każdy, plac. Epigenes przysłał się na ratę mieszkańców, więc mniej oczy warto. Niektórzy mogą się skrywać, a inni znajdują się pod czasem. Nie będzie łatwych znaleźć. Prosi do mnie, a ja zagwarantuję im bezpieczną drogę do domu. Co wam się z tym kojarzy? Uratuj barbarzyńców w 5. akcie z Diablo 2. Dobra, tam nie przejedziemy. Troszkę was tak podsmażymy. Okej, chodźcie tutaj, keresy. Jeden dziabnięty. A jeszcze cię odłączymy troszkę. Archimedes wynosi, fajne rzeczy wypadacie. Uciekajcie. Podnieśmy sobie to, bo to są fajne surowce, fajna kasa z tego jest. Czy gdzieś tu jeden jest, tak? Dobra, wszyscy ogarnięci. Tu już jest.
sobie jeszcze sobie pozbieramy. Dobrze. Następny. Taki nietypowy quest. Jeszcze takiego questu tutaj nie było, że muszę pozbierać jakieś środki. Jeszcze płaski łuk mrozu znaleźliśmy. Wróćmy się od razu po to zadanie. Druin ładnie tutaj po... porobiliśmy. Ok. Wracamy się odebrać zadanie wśród druin. Co nam powiesz ciekawego? Dziękuję za pomoc. Dopilnuję, żeby mieszkańcy byli bezpieczni. I 32 tysiące expa weszło. Czyli lada chwila mamy 36 poziom. I nasz licz dostanie w końcu energię. Ważne, że oni nie strzelają. Aha, tu jest wszystko przejście porobione, dobra. Czyli idziemy dalej. Okej, szkoda, że te wykrzykniki nam... Wow, wow, wow. Rzeźniczka duszy, faktycznie rzeźniczka duszy. Będziemy się bardzo powoli poruszali, coś czuję. Bo tutaj jednak wrażenia przez nich dawane są ogromne. Poziom bity. Tu jeszcze wypuścimy. Ok, teraz tak, mistrzostwo ducha. Raz, dwa, trzy. Okej, tak będziemy powoli szli. Co to jest? Mężczy pak? Nie. Jestem przyzwać. Bez sensu. Kto by mógł ten? Martwica. Czekajcie, cofnijmy. Tą martwicę możemy zaaplikować, tak? I... Dobra, dwa poziomy tu. Wiemy tutaj sobie, chcemy to rozmaksować. Skorupa upiora. Rąk mocy, przywołuje to tym. Wiesz, że jest zmieniony. 15, 15. No ten totem to może. Pochylała przed śmiercią. I raz, dwa, i to będę rozwijał. Tysiąc, 30 sekund trwasz tylko. 11 punktów, czyli za 4 poziomy mogę cię aplikować, czy na 40 poziomie akurat. To ciekawe, czy aplikujemy Lorda Eteru przed spotkaniem z Hadesem, czy jeszcze nie. Czy ja tu przejdę? Przejdę. O, i proszę. Admetus. Myślałem, że sam tam sobie radę. Prawie mi się udało. Proszę, weź te zapasy, weź je. Te diabły zły szyjnie. Proszę, zanieś je do obozu. Powiedz im, że próbowałem. Powiedz im, nieważne. Tak długo, jak moja śmierć nie pójdzie na marne, to już nieważne. Okej, okay, czyli wróćmy się do obozu od razu. Wykonujmy te zadania poboczne, póki możemy, od razu. Gdzie tu jest ten kolega nasz? Tu jest nasz kolega Epigenes. Może mieszkańcy są już bezpieczni, ale nie wiem, ile mamy czasu, zanim posłowie po nas przyjdą. Moi ludzie będą walczyć do ostatnich dni, umożliwić ucieczkę cywilom. A to chyba nie do ciebie miałem przyjść. Do ciebie miałem przyjść. Admetus? Admetus. Admetus. Nie żyje? Nie powinienem był przeklinać tego chłopaka. Nie powinienem był go puszczać. To było zbyt niebezpieczne. Zaślepiła go ambicja, ale dzięki tobie jego śmierć nie poszła na marne. Chociaż wróciliśmy z Admetusa, tyle lekarstwa było ocalić wiele ludzi.
Ile? 65 tysięcy złota. No to nieźle. Myślę, posprzedawajmy sobie teraz jeszcze. Lodowy miecz Acheru. No to jest tam jakiś quest z tym związany znowu. Dobra. Idziemy dalej. Wykonaliśmy dwa poboczne questy. Jak na 10-minutowy odcinek, to całkiem nieźle. Muszę sobie jeszcze coś namasnąć, dobra. Idziemy dalej, czyli tu już nie mamy, przejście jest dalej. Jesteśmy w Passeronie. Tutaj nic. Tutaj nic, idziemy dalej. No, sterta kości. Puszka mrozu. Kujące Aichmebulu. No to pewnie jest tak. Niestety. Słyszę, że ktoś się z kimś... Dobra, łyknijmy sobie, łyknijmy. Tutaj się dzieje, że eliksir, idziemy w dół. Piromantka jest słaba. Wędrowny tajemny kostur mocy. Wow, 815, skąd nam się tyle? Naprawdę nam się podniósł poziom czarów, ale skąd? Aha, już wiem. Mamy starszy biterny. No to wielce nam się podniósł. Teraz już nam się... no, 632. Dobra. O 170 z naszej witery nam podniósł obrażenia. To nieźle. 632, 604. No, niedługo będziemy chodzili z żółtym kosturem. Czyli tu jest... Jadomantki. Póki jestem żółty, to... Okej, fontanna reinkarnacji. Tu gdzieś były jakieś... Rzeźniczka dusz. No, one są okrutne. No, tam nie przejdę, okej. Tu też nie przejdę. Piromantka. A? Wszystko. Tak sobie zjedzam bez problemu. Na razie dwa questy są zrobione. Wrogi kapitan. Tego wrogiego kapitana to...
Proseja, ale już... No nie wiem, zobaczymy. Może ta Proseja gdzieś tutaj... Gdzie jest ta Proseja? Zdawało się, że tą Proseję to już ubiłem. To jest jedna słuszna droga, tylko teraz tak, którędy iść? Wymianka, taka ducha jeszcze, tutaj sobie podniesiemy, tutaj sobie też inne rzeczy podniesiemy. Idziemy do góry, bo tam dalej widziałem fontannę reinkarnacji, tutaj nie przyjdziemy. A, tutaj też dalej nie przyjdziemy, ale chociaż tych ogarniemy. Bardzo deprymujące to środowisko jest, takie zniszczone. Puszka mrozu. Ty umrzyj. Może eliksiry. Okej. Idziemy dalej. Dobra. A, tu jest Proseja. Dziękuję. I tyle. Z nami już. Bez problemu raczej. Ale tak, tacy przeciwnicy to nie przeciwnicy. Przedmieścia Paseronu. Dobra, wróćmy się. Podamy sobie tego questa, sprzedamy co możemy. O, i proszę bardzo, już do ciebie tutaj biegniemy. Nie zamierzam mylić oczu. Sytuacja wygląda dość ponuro. Ale może jak ją wyeliminujemy, będziemy mieli szansę zrobić to, co nasze. Że wyeliminowałem. Dobra. Mogę to posprzedawać. Mogę to... O, tego nie mogę. Okej. Dobra. Żegnaj! Dobra, może uda nam się jeszcze w tym odcinku zaliczyć jeszcze jeden miejsce. Jeszcze jeden portal. Dobra, ale tutaj chyba... więcej dróg. Wydaje. Idziemy sobie tu. Dobra. Nie ma tu jakiejś sterty kości czy czegoś takiego, nie ma. To idziemy dalej. 36 poziom. Jak zacząłem sobie tylko w Ragnaroka, to startowaliśmy na 40. Jestem ciekaw, czy 4 poziomy sobie podniesiemy. Aha. Dobra. Okej, zabra. Zabunkrujemy się tutaj. Teraz tak. Tam jeszcze mogę przejść. No to jest w zasadzie czytelne. Jest tylko jedna słuszna droga. Tutaj o. Jeszcze mogę. Uf.
Wow. Troszkę mnie to zmęczyło. Spotkanie z wami, ale okej. Przyjaciele. Nic ciekawego nie wrzuciliście. Romantka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Góry Pindos. Pindos. Czyli wejście jest tu. Okej. Okay. Korytarz dusz. Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to nawet wygląda, bym powiedział. Lecą ci te dusze, ci dusze, te dusze. Okej, okay. Hades, mroczny gaj. Faktycznie spontanna reinkarnacji w Hadesie. No tak trochę. Tajemna formuła kryształowa łza. Krzyżniczka dusz, tak? Bierzemy tą kryształową łzę. To jest... A, czerwony? O, to byśmy chcieli. Spróbujemy sobie to zrobić, słuchajcie. Bo tu są chyba dobre obrażenia. Tak mi się wydaje. W Rodosie. Tam chyba nie za dużo mamy... Nie za dużo potrzebujemy nawet na to. Jeżeli mamy to odstrzała, to to zrobimy, bo dosyć dobre ta... kryształowa łza ma dobre, fajne takie rzeczy tutaj. 18% od zimna, od odmrożeń, elektryczności, zmniejszenie witalności, odporność na 75% od krwawienia. To nam troszkę... obrażenia zwiększy, tak mi się wydaje. Tylko teraz tak. Cesarza, to jest to. Włości smoczych królów. Esencja spokoju jadeitowego cesarza. To byśmy mieli. Futro Yeti. To byśmy mieli. Szablowy pazur. Piewnie toperza. Wilczy pazur. Ząb drapieżcy. Ale szablowego pazura to my niestety nie mamy. W ogóle nie mamy szablowego pazura. Tak widzę, że nie mamy szablowego pazura. Bo tu są tylko płynie toperza, ząb drapieżcy, wilczy pazur, pazur pęga, sztywny pancerz. A jest szablowy pazur, patrzcie. Jeden nam został. Idealnie chyba. No to do ciebie teraz, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I tworzymy drugi artefakt, słuchajcie. Tak, chcemy go stworzyć i teraz zobaczmy. Mamy... Czemu mamy tutaj słabe ataki? Aha, bo nam pospadało wszystko. Wleśnijmy się wszystko jeszcze raz, dajmy sobie główki. Zobaczmy, teraz tak, mamy 632, 589, czemu? 558 na sekundę, 599. Jak to, to jest szybsze? 8%. Nie, to jest niemożliwe.
Coś tu jest nie tak. $632 na $589. 11, 29. Ale to krwawienie, mamy odporności. Bardzo mnie to troszkę zdziwiło. Blady księżyc, ale czemu to jest 8 obrażeń? To ma niby procentowo więcej obrażeń, bo to ma tylko po 8, tylko to jest 10, 18. Dobra. Ja stwierdzam, że to zamieniamy. Jeśli liścia, pocisk żaru. Całą wiecznej nocy. Jeśli liścia, esencja złotego runa. Mam, nie, to jest bukłak Dionizosa, to jest złote runo. I nie mam go całego. Nie mam całego? Jeszcze raz to posegregujcie. Nie mam całego złotego runa. No dobra, zrobiłem, zmieniłem, trudno. Zobaczmy, jak to się będzie sprawdzało póki co. Póki co jesteśmy na Styksie, więc... możemy wędrować dalej. Gdzie tu jest... Dobra, ale słuchajcie, jest tak. Tutaj jest fontanna reinkarnacji. Zrobimy sobie taki krótszy odcinek teściwy. 3 questy poboczne zrobione. Póki co, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.